Dzień dobry. Dziś vlog anachronologiczny. Jest niedziela. Jestem po komunii, która kończyła się w deszczu. Jestem, co może nawet trochę widać, po bieganiu, które całkowicie przebiegło w deszczu. Aczkolwiek aplikacja treningowa już zaczyna wyznaczać takie dystanse, które zaczynają być satysfakcjonujące. To znaczy, jak już przebiegnie się 4 km, jak ja przebiegnę w tej chwili 4 km, to trochę coś tam czuć. No, czekam z powrotem na tę piątkę. Myślałem, że dzisiaj coś nagram konkretniejszego, ale nie nagrałem. Dlatego, że właśnie pogoda była taka blejaka, także nigdzie z rodziną się w tą niedzielę nie udaliśmy. W sobotę byłem z dzieciakami na festynie garnizonowym, który zobaczycie teraz. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Festyn garnizonowy, nigdy nie byłem na nim wcześniej, byliśmy pierwszy raz swoją drogą. Myślałem, że to jest wszystko fajnie zorganizowane. Stroniłem od tego, bo zawsze mi się to kojarzyło z długimi kolejkami, że tam pół godziny stoisz w kolejce do jakiejś tam atrakcji, 3 minuty i się kończy. I tak właśnie było, ale atrakcji było tak naprawdę niewiele. Dwie dmuchane zjeżdżalnie, czyli wystarczyło pójść na jedną, żeby zaliczyć atrakcję, trampolina. No, my mamy trampolinę pod domem, więc dzieciaki skaczą non-stop. Strzelanie z ASG to była chyba najfajniejsza atrakcja dla dzieciaków. I co jeszcze? A, i malowanie twarzy. Oczywiście tam były jakieś występy, ale moje maluchy są jeszcze za małe na to, żeby oglądać coś takiego. Średnio je to interesuje, więc udaliśmy się na plac zabaw. I później zobaczyć owce pod Muzeum Kultury Ludowej. Swoją drogą. Kurczę, Węgorzewa jest jednak bardzo ładnym miastem. Jak jest zielone, jak jest pięknie i jest parę rzeczy, których dzieje tu się w miarę dobrze, w miarę fajnie, w dobrym kierunku. Niestety, no, mamy władze, jakie mamy i jest, jak jest, no ale to takie, abstrahując od tego, takie detale nie powinny aż tak chyba wszystkich zajmować i może odwiedzicie kiedyś Węgorzewo. Myślę, że warto. Dla ludzi, którzy chcą wypocząć, chcą ciszy, chcą spokoju, chcą być z dala od zgiełku, to jeszcze lepszy jest Kal. To tyle. Pozdrawiam. Cześć. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your
Sorry.